Zapraszamy na audycję Yoga po godzinach. Witamy bardzo serdecznie. Dwudziesty odcinek podcastu Yoga po godzinach. Jest ze mną Małgorzata Błońska. A ze mną Robert Konowalik. Gosia powiedziała, że dziś będzie super. A z tym rzecz jasna, ja nie mogę mieć nic wspólnego wprowadzenie do klasycznej tantry czyli filozofia radykalnej radości. No i co w tym temacie jest super i z jakiego powodu tantra wiąże się z jogą, która jest właściwie takim głównym tematem naszych spotkań. No tantra w zasadzie ma o wiele więcej wspólnego z współczesną jogą, niż po prostu z jogą. Przypomnijmy, że joga klasyczna, czyli ta starożytna, ma niewiele wspólnego z jogą współczesną, gdyż ta współczesna w ogromnej mierze bazuje na asanach, czyli pozycjach. W jodze klasycznej chodziło głównie o medytację, a więc stan przekroczenia ciała, ale i przekroczenia umysłu nastawionego na samadhi, czyli pełne skupienie, absorpcję, zjednoczenie, oświecenie. W tantrze klasycznej, o której dziś sobie powiemy, Chodziło głównie o ciało. O umysł oczywiście też, ale to ciało było kluczem do zrozumienia świata. I jedną bardzo ważną rzecz musimy sobie wyjaśnić na wstępie. Joga sutry Patanjalego są o jodze klasycznej, czyli o tej, która nie zajmowała się ciałem i praktykami cielesnymi, ale to jednak ten tekst jest najbardziej znany we współczesnym świecie jogi. Ja już to tyle razy powiedziałam w tym podcaście, że chyba najwyższy czas już tego nie powtarzać. No, nawet ja o tym pamiętam, a trzeba przypomnieć, że robię tu za rodzaj papierka lakmusowego wszystkich nieogarów log logicznych tego świata. Ojej, okay, dobrze, to w następnym odcinku ewentualnie poproszę Ciebie, żebyś ty to powiedział, albo zadam sobie takie wyzwanie, żeby już nie wspomnieć o sutrach Patanżalego. Ale to nie, to, to, nie będzie, to będzie niemożliwe, bo będziemy mówić o sutrach tantrycznych i do Patanżalego trzeba będzie się odnieść. No dobrze, to w takim razie może za dwa tygodnie nic nie powiem o patanżali. Możliwe jednak, że ja sobie o nim przypomnę, na przykład jakąś dykteryjkę z czasów, kiedy chodził do szkoły i był jeszcze dosyć ruchliwym urwisem, <grym> zupełnie nie myślącym o własnym poruszy. Mm. Zupełnie wtedy nie myślał. Natomiast jego ego no, kwitło w tym czasie. Ty nie znasz tych historii, bo to są takie mniej znane apokryfy na jego temat. Rozumiem że oczywiście Twojego autorstwa. A połowicznie. <laughs> Okej. Okay. No ale wracając do tego ciała w tantrze i innych tradycjach, dla uproszczenia możemy sprawę przedstawić tak. Mamy współczesną posturalną jogę, która polega głównie na pracy z ciałem. Mamy jogę klasyczną patanżalego, która nie jest posturalna i która wręcz chce pozbyć się ciała i uważa ciało za przeszkodę. I dalej. Mamy klasyczną tantrę, która uwielbia ciało i wszystko to, co z ciałem można robić. Ale żeby tego było mało, to mamy również współczesną neotantrę, również nazywaną zachodnią tantrą. I to oczywiście nowy nurt pochodzący z XX wieku, zapoczątkowany przez pana, który się nazywał Pierre Bernard, ale y, która skupia się tylko i wyłącznie na aspektach seksualnych. Ale ta współczesna neotantra to nie jest tantra klasyczna. Jesteś jeszcze mentalnie tu ze mną, czy już tylko fizycznie siedzisz na krześle? No tak, tak, ja odróżniam tantrę od neotantry tak samo dobrze jak gotyk od neogotyku. A nawet lepiej, gdyż gotyki jednak można pomylić. Okej, okay. no to ja bardzo Państwa proszę, żeby nie wrzucać klasycznej tantry do jednego worka z neotantrą, ponieważ ta druga skupia się głównie na relacjach damsko-męskich i aspektach energii seksualnej, co niestety powoduje, że kiedy myślimy u, tantra to od razu nam jakieś rzeczy takie tylko dla dorosłych przychodzą do głowy, ale jest to myślenie błędne. A to coś mnie jednak w życiu ominęło, skoro uznajesz taki rodzaj myślenia za powszechny. No myślę, że tak często się zdarza jednak, ale to Pewnie tak. bardzo mnie to cieszy, że, że tak uważasz, że, że ja znaczy, uznaję... ja wcale nic nie uważam. <grym> no okej, okay, dobra. Czyli e, jak już to wszystko z tym naszym Patanjalim i jego jogą i z tantrą klasyczną i współczesną widzimy, jak jest skomplikowane, a ja i tak upraszczam, to jeszcze tylko dodam, tak? To jest mocne uproszczenie. I to jednak... Widzimy też, o czym już też wspominałam za dużo razy, tekst Patanjale'go króluje na kursach instruktorskich jogi, tak? Ale my mamy całą masę tekstów tantrycznych, które zajmują się właśnie asanami, praktykami, w których to ciało jest w centrum zainteresowania, ale to jednak nie te teksty należą do kanonu współczesnej jogi. I tutaj kolejna historyczna ciekawostka. Może pamiętasz z naszego odcinka o historii asan taki tekst Hatha Yoga Pradipika, to jest ten słynny tekst o tym, jak on chce ćwiczyć asany z koleżanką, ale mu się wciąż rolety w oknie otwierają i nie może? <grymne> nie, to, to nie, nie jest to. To, to, nie, to nie znam w takim razie. <grymne> Okej, okay, no więc ten tekst pochodzi z czasów średniowiecza. I w zasadzie on daje takie podwaliny pod współczesną jogę posturalną. Teraz już pamiętasz? Tak, coś tam. Coś było, nie? Tak. No i wyobraź sobie, że ten tekst bazuje na tradycji tantry klasycznej. Więc jeśli już byśmy bardzo chcieli szukać korzeni naszej współczesnej jogi gdzieś w starożytności, a raczej takiej starożytności chylącej się ku średniowieczu, to nie w tradycji Patanjalego, ale właśnie w tantrze klasycznej. Można by zapytać, dlaczego tak się stało, że to wszystko jest tak pogmatwane? No odpowiedź jest bardzo prosta. Powód, dla którego to tekst Patanjalego jest w tym kanonie, ma związek z historią i z Anglikami, a konkretnie z kolonizacją brytyjską Indii. Znowu śmierć i podatki. No, może nie mówmy więcej o wojownikach walczących z brytyjskimi podatkami za pomocą czakr, skoro Facebook zablokował ci odcinek. Bo o tych aspektach wspomniałaś w opisie. No dokładnie tak. Nie wszyscy wiedzą, jakie to niebezpieczne treści szmuglujemy. Dokładnie, o zabijaniu za pomocą czakr. I tu już algorytm Facebooka wychwytuje moje no, takie nawoływanie do, do bardzo, bardzo niedobrych rzeczy. No dobrze, ja z kolei wiem, że na przykład tobie po nocach się śnią seryjni mordercy. Ale mi to się śni to, jak inaczej wyglądałby współczesny świat jogi, gdyby nie ci Brytyjczycy. No ale co jakiś angielski flegmatek, przepraszam, potrafiłby zrobić z tantrą, która była cielesna i zmysłowa raczej, inaczej. No, no, no tak, no, oni oczywiście jej nie chcieli, bo ona dla nich była po prostu obrazoburcza. A, to mi się zgadza. No, jak się domyślasz, to się chcieli jej pozbyć, tak? No bo ta tradycja ma swoje korzenie w elementach związanych z siwą. No właśnie. I ta tradycja niemalże wymarła za czasów kolonizacji brytyjskiej, a siwy jako hinduskiego boga, Brytyjczycy nie znosili. A skoro już wspomniałeś nasz odcinek o, o joginach wojownikach i joginach zabijających czakrami, to zapytam, czy Ty w ogóle pamiętasz te dwie grupy, tych wyznawców Szywaizmu i wisznuizmu? A tak pamiętam wyznawcy Wiśnu być to prachloplaka, a Siwy uprawiać nekromantyzm i porzucać czakry w dobra brytyjska szołnierza. A mówiąc serio, to wyznawcy wisznu byli z Gryfindoru, a Siwy z Slytherynu. No ale Brytyjczycy oczywiście nie rozumieją za wiele z kultury indyjskiej. Tych pierwszych, czyli wyznawców Siwy, kojarzyli jako czczących Boga zniszczenia. Tak? Widzieli ich jak rebeliantów, łączyli z ciemnymi mocami. A tych drugich postrzegali jako mniej groźnych, no bo Wisznu jako Bóg spełnia wszystkie funkcje stabilności i bezpieczeństwa świata. Ale w zasadzie, abstrahując teraz od Indii, ale jednak zostając w temacie, Zbigniew Rokita powiedział ostatnio takie zdanie na festiwalu literackim w Wiśle, które mi bardzo utknęło w pamięci. Teraz będę parafrazować oczywiście. Każdy władca, każdy prezydent musi mieć swoich separatystów, w przeciwnym razie z kim miałby walczyć no on oczywiście odnosił się do faktu nieuznania języka śląskiego jako język przez naszego włodarza prezydenta i tego, że Ślązacy są najprawdopodobniej właśnie tymi separatystami w oczach pana prezydenta. No, ja bym tam prezydenta o tak daleko idące wnioski nie podejrzewał. <laughs> ale zobacz, jak nam się to pięknie przekłada na ówczesną sytuację w Indiach. Brytyjczycy widzieli separatystów w wyznawcach siwajizmu, aż chce się powiedzieć, że wisznuici dla Brytyjczyków byli tym, czym Kaszubi są dla naszego władarza. No ci mu w ogóle nie przeszkadzają. Mają swój język, mają maturę z tego języka. Ale Ślązacy nie. To taka polska wersja tych okropnych, w cudzysłowie oczywiście, wyznawców sziwaismu. Takich analogii jest mnóstwo oczywiście. Mówiąc zaś oględnie, Brytyjczycy kilka wieków temu mieli wpływ na to, jak dziś wygląda nauczanie jogi. No, no, do tego się to sprowadza. Tak. No oczywiście, to oni kontrolowali edukację, a więc i program nauczania. I jak tylko uznali jakąś rodzimą literaturę za potencjalnie niebezpieczną, czy wręcz separatystyczną, od razu wylatywała z kanonu lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych. No i taki los właśnie podczas kolonizacji brytyjskiej spotkał te wszystkie piękne teksty tantryczne. Potem, pod koniec XIX wieku do gry wchodzi Swami Vivekananda, który rozumie działania Brytyjczyków, ale chce ratować co się da z jego narodowej literatury, żeby ta kompletnie nie odeszła w zapomnienie. No i właśnie wtedy padło na yoga sutry Patanjalego, bo bezpieczne dla kolonizatorów, bo w niczym nie obrazoburcze, bez szalonych praktyk wytrząsania bólu, bez okrzyków, bez sprzeciwu wobec temu, co nam nie służy, bez, zrozumiałych dla przeciętnego, bez niezrozumiałych dla przeciętnego Brytyjczyka praktyk cielesnych, bez mówienia, że kobieta nie dość, że ma takie same prawa jak mężczyźni, to w dodatku ona jest szonem świata. No i właśnie z tego względu padło na yoga sutry, bo w niej chodzi o spokój, medytację, skupienie, czytaj, nie wychodzenie na ulicę, jeśli coś ci się nie podoba. I Swami Vivekananda wiedział, że Brytyjczycy to łykną, że tego tekstu na pewno nie odrzucą i że w ten sposób no chociaż ta tradycja przetrwa, a może nawet stanie się eksportowym produktem narodowym Indii. Dzisiaj na pewno by się cieszył, bo pewnie nie spodziewał się, że nie tylko Brytyjczycy to kupią, ale i cały świat. Hmm. Powiedziałeś, że tantra klasyczna ma swoje korzenie w elementach związanych z siwą, ale to może powiesz, co to dokładnie znaczy? Albo no być może jest jakaś, na pewno jest jakaś definicja tej tantry klasycznej, którą warto by podać, żeby nasi słuchacze, a już tym bardziej prezydent. Nie myśleli, że ona ma jakikolwiek związek z językiem śląskim. No chyba, że, że, no chyba, że ma. No na szczęście nie ma. No, przede wszystkim w tradycji tantrycznej występuje wiele różnych nurtów, które oczywiście będą się od siebie różnić. Ale definicja tantry klasycznej w tym ujęciu, czyli w odniesieniu do shiwaizmu wyglądałaby mniej więcej tak. Po pierwsze, jest to duchowa tradycja pochodząca z Indii, która charakteryzuje się trzema cechami. Pierwsza cecha to rola bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości, która posiada zarówno pierwiastki transcendentne. Oraz bliskie, czyli takie, które można osiągnąć. I, i to właśnie one są takimi aspektami Szywy i Szakti. Bo Szakti to bogini, żona Szywy, energia pierwotna, żeńska, dająca życie i manifestująca się w formę wszechświata. A Szywa z kolei symbolizuje tu otwartą świadomość, która jest podstawą wszystkich bytów. I to jest ten pierwszy element definicji. Drugim elementem jest to, że tantra klasyczna charakteryzuje się jakimś formalnym lub nieformalnym przekazem z ucznia na nauczyciela oraz społecznością, w której wszyscy są sobie równi. A więc widzimy, że nie jest to ścieżka, którą no, łatwo podążać samemu, a rola nauczyciela w niej ma ogromne znaczenie ale również i rola wspólnoty, która się tworzy. No i po trzecie, jest to, Duchowa praktyka, mająca na celu uszczęśliwienie jednostki oraz jej bezwarunkowe wyzwolenie z wszystkich tych aspektów, w których pierwotnie ta jednostka może czuć się zniewolona. Jest to praktyka, która składa się zarówno z nauk filozoficznych, rytuałów medytacyjnych, ale również i cielesnych aspektów jogi, ale też bardzo ważnej kultywacji estetyki zmysłów, czyli można by powiedzieć takiego szukania piękna w życiu codziennym. O jak miło. No właśnie. I to jest akurat taka definicja klasycznej tantry, którą podaje badacz tematu, naukowiec oraz autor książek o tantrze, ale też i praktykujący w tej tradycji, Christopher Wallace. Ale zaznaczmy, że rodzajów tantry jest wiele. I tantra buddyjska, na przykład, to taka tradycja, która bardzo mocno czerpie z tej tradycji tantry klasycznej. W tym ujęciu, pomimo tego, że tantra buddyjska jest naturalnie monastyczna, czyli praktykowana przez mnichów w zakonach, no bo ta tantra klasyczna miała również wpływ na wiele innych tradycji w całej Azji, przez co oczywiście również na tantrę buddyjską, ale też i różne inne nurty i szkoły. A co takiego wyróżnia tantrę w porównaniu z innymi nurtami, które nie są tantryczne, a które Również skupiają się na dobrostanie ciała i umysłu, albo też może i duszy. No, to właśnie przede wszystkim nie jest ścieżka odrzucania Jakuba Tandżalego. To nie jest ścieżka ascetyczna. Chciał... To już samo w sobie jest takie y, sympatyczne. I, I jednak mocno rozróżniające, nie? I w zasadzie tutaj chciałoby się aż powiedzieć, że ta tantra chce przytulić świat, a nie mu zaprzeczać. I to jest tradycja, która nie twierdzi, że wszystko jest iluzją czy pustką, jak na przykład w takim tradycyjnym buddyzmie, nie? A wręcz przeciwnie, ona daje nadzieję na to, że oświecenie i radość płynąca z tego oświecenia to coś, co może się wydarzać na co dzień. I właśnie Tantra klasyczna w przeciwieństwie do Patanjalego szuka, szuka harmonii człowieka ze światem, w którym on żyje, a nie odłączenia tego człowieka od materii. To jest taka tradycja właśnie radykalnie radosna. I boskość w Tantrze to tak jak w innych tradycjach, coś co jest zarówno poza zmysłami człowieka, coś co poza nie wykracza, czyli jest transcendentne. Ale tylko w Tantrze y, ta boskość jest nie tylko taka, bo ona jest również poza okiem. Ale także i w tym oku, czyli jest dla oka dostępna. Ona jest oczywiście symbolicznie dla tego oka dostępna. Chodzi o to, że ta boskość jest i taka, i taka. Ona jest wszędzie, nie tylko w medytacji i w życiu, w ascezie, ale we wszystkim. Jest też w ego. Tak, oczywiście, tak. jak najbardziej. A więc ta tantra klasyczna podkreśla wartość tego doświadczania tej boskości tu i teraz, w codziennym życiu, w ego, właśnie, a nie na przykład po śmierci w niebie. Czy po odarciu się z doznań cielesnych i mentalnych w samadhi, czy dopiero po osiągnięciu stanu Nirwany. Nie. W tantrze klasycznej nie trzeba szukać jakichś wyższych stanów świadomości, ale świadomości tego, co jest dostępne w pięknie teraźniejszości. I tantrycy właśnie dopatrują się cudów wszędzie na wyciągnięcie ręki, a nie w świętych miejscach, pod wpływem świętych osób, czy za pomocą jakichś pielgrzymek. I, i tutaj właśnie zalecają całą masę praktyk, które mogą w tym pomóc. Oni uważają, że nie da się myślami dojść do oświecenia. To się musi wydarzyć praktykami, których w bogatej literaturze tantrycznej jest cały ogrom. No to skoro powiedziałeś już no, niejednokrotnie, że joga Patanjalego była stworzona dla ascetów, dla adeptów jogi, którzy już tą ścieżką po podążali, Tantra buddyjska z kolei wspominasz istniała, wymyślona została dla mnichów, to dla kogo jest ta tantra klasyczna? Dla wszystkich, czy też dla twórcy? klasycyzmu na przykład. No w zasadzie dla każdego, kto nie jest ascetą ani mnichem, tak? Czyli, A, czyli tak, wszyscy. czyli właśnie dla wszystkich ludzi, którzy żyją normalnym życiem, chodzą do pracy, posiadają rodziny, są w związkach, kurzają się, śmieją, płaczą tak? i tak i dalej, tak? Czyli ta tantra klasyczna jest w zasadzie dla Kowalskich i Nowaków. I ta tantra buddyjska charakteryzuje się tym, że te nauki tantryczne związane z życiem w związkach po prostu nie są częścią praktyk, no bo powiedzieliśmy, że tantra buddyjska była dla mnichów, tak? Są one uczone w tej teorii jako przekaz, ale no, tylko w teorii, tak? Czyli mówiąc bardzo obrazowo, po prostu tych innych praktyk się dosłownie nie uprawia. Czyli to jest taki rodzaj tej tantry, o której już Mickiewicz marzył, że wejdzie pod strzechy. Na, na Mickiewiczu tak w formalny sposób tantra nie jest oparta, na Patanjali no, w naturalny sposób również nie, więc y, jakie są te y, oparcia, y, podwaliny naukowe tantry? No takich... Różnych tantrycznych tekstów jest cała masa, ale w związku z tym, że my skupimy się w kolejnym odcinku na jednym konkretnym, to chciałabym teraz o nim wspomnieć. I to jest na przykład Vatulanata Sutra z komentarzami Ananta Shakti. I to jest bardzo ciekawy tekst, bo on się zaledwie składa z 13 sutr, czyli takich aforyzmów, jak dotąd nieprzetłumaczonych na język polski. Ale w następnym odcinku spróbujemy sobie nie tylko o nich opowiedzieć, ale też właśnie i przetłumaczyć. Tylko u nas, tylko u tylko nas. Tylko u nas, dokładnie. E, nie tylko sobie je przetłumaczymy, ale nawet pobawimy się w komentatorów. A to wszystko już za tydzień. No więc e, jedyne co mi zostaje, to chyba zaprosić państwa na tą przyszło czwartkową tantryczną ucztę. A zapraszała i ekscytowała się trochę tantrą Małgorzata Błońska. A wysłuchiwał Robert Konowalik. Tak, żegnamy się serdecznie i w dobrych nastrojach. Do usłyszenia.